kogo? Tak, Abby Jacobson i Ilana Glazer to są dwie dziewczyny, które... Które absolutnie wybiły jakimś, tak. jakąś kaskadą, fajerwerkiem śmiechu, humoru, ale także takiej społecznej obserwacji i też bardzo kobiecym punktem widzenia w swoim serialu Broad City. I one wszystkie zaczynały w internecie i w tym internecie właśnie zostały zauważone. W przypadku Broad City zostały zauważone przez Amy Poehler. Zdecydowanie, przy czym tutaj musimy też zwrócić uwagę na to, że Amerykanie bardzo bacznie śledzą ambitnych młodych ludzi, którzy mają pomysły. Bo to nie były te ich kanały, które one pozakładały, ja tutaj mówię z perspektywy twórczyni kanału YouTube'owego, ale te ich kanały nie cieszyły się jakimś takim ogromną oglądalnością. Nie były jakimś wielkim sukcesem komercyjnym na przykład. One po prostu miały wreszcie platformę do tego, żeby pokazać, co potrafią i stamtąd zostały wyłowione. Amy Poehler, która sama jest przecież aktorką, ale również scenarzystką, również producentką, po prostu wielkim talentem komicznym. I jest wielkim talentem.